Temat Życia, Jacek Czekalski, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Bartosz Józefiak jest naszym dzisiejszym gościem. Witam Cię, Bartku. Bartosz jest dziennikarzem, niegdyś Życie Pobianic, a teraz współpracujący z wieloma tytułami, między innymi z Dużym Formatem, Gazetą Wyborczą. No i jeszcze długo by wymieniać. Dzień dobry, Bartku, witam. Cześć, witam Państwa, witam Cię, Jacku. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tych wydarzeniach, które obserwujemy z niepokojem, ze współczuciem, wydarzeniach w Ukrainie. Ta wojna, myślę, że dla wielu była zaskoczeniem. Ty jesteś bardzo blisko. Zacznijmy od tego, gdzie obecnie się znajdujesz. Ja jestem teraz w Przemyślu, w hotelu. Te piękne ściany to są ściany hotelowe. I jestem na granicy, właściwie od początku, jak to się zaczęło. Nie? Na dwa dni tylko zjechałem do domu i potem wróciłem. Tutaj częściowo relacjonuję to dla polskich mediów, częściowo pomagam zagranicznym mediom, bo to są dziennikarze z całego świata, więc im tłumaczę, czy pomagam im się skontaktować z jakimiś oficjalami i tak dalej. Nie? Wszyscy, którzy mieli okazję uczestniczyć, czy to w jakichś humanitarnych konwojach w stronę granicy zmierzających, czy po prostu ci, którzy zawodowo, tak jak ty, na ukraińską granicę się wybrali, mówią o tym, że jest to przeżycie wstrząsające. Czy ty możesz te słowa potwierdzić? Czy faktycznie te historie, które słyszysz, te obrazy, które obserwujesz, to jest poruszający obraz, poruszająca historia? Wiesz co, jak pojechaliśmy na samym początku, wojna wybuchła w czwartek, to myśmy z Kamilem Miśkiem, zresztą znanym skądinąd z Życia Pobianic, fotoreporterem, pojechaliśmy w piątek rano. I te pierwsze trzy dni były takie bardzo dla nas obu, myślę, wstrząsające, bo po pierwsze to jest coś, czego nie widzisz, nigdy nie widziałeś tego, nie? Tego nigdy nie widzieliśmy, a wręcz, jak to powiedział mój jeden znajomy, ja się z nim zgadzam, takich obrazów w ogóle nie było w Europie od II wojny światowej. To prawda, bo ja też oglądając zdjęcia Kamila, tak naprawdę gdyby je przerobić na czarno-białe zdjęcia, to są obrazy, które widzieliśmy w książkach od historii z 1939 tak. roku. Tak, i wiesz, i to liczby gołe pokazują, że nawet jeśli spojrzymy na kryzys uchodźczy z 2015 roku, no to w ogóle nie ma z czym do ludu, nie? To jest zupełnie nie ta skala. I na początku to było wstrząsające, tam wszystko było wstrząsające. Wstrząsające były, znaczy takie poruszające, po prostu bardzo emocjonalne. Te historie ludzi, których spotykaliśmy, głównie kobiet i dzieci, prawda? Bo tam mężczyźni oczywiście nie mogą wyjeżdżać z Ukrainy, to już wszyscy teraz wiemy, że mężczyźni między 18 a 60 rokiem życia nie mogą wyjeżdżać, ale są mężczyźni, którzy są tu w Polsce, no i wielu z nich pojechało na Ukrainę walczyć, a spora część została, więc oni na przykład odbierali żony i były takie połączenia tych rodzin albo ze znajomymi, albo Polacy ich odbierali, jesteś polscy znajomi, albo kompletnie obcy ludzie te kobiety odbierali. I my, pamiętam właśnie, no dużo było tych rozmów, mieliśmy taką, rozmawialiśmy w punkcie recepcyjnym, czyli w tym punkcie, gdzie się uchodźcom pomaga, z taką dziewczyną fajną bardzo, która opowiadała z Kijowa, ona programistką była, taką miała pracę web designerką, taką pracę jakąś korporacyjną i dobrze płatną. No i mówiła, że tak właśnie opowiadała bardzo płynnie, bo miałem takie poczucie wielkiej siły. Ja w ogóle mam poczucie, że te ukraińskie kobiety są bardzo silne. A jak patrzymy na to, co robią mężczyźni, to możemy w ogóle chyba powiedzieć, że to jest taki super silny naród. Więc ona opowiadała taka, jakby bardzo się chciała trzymać, ale nie mogły przez gardło słowo wojna. I w momencie, kiedy mówiła, że wyjechała tam z Kijowa, w momencie, kiedy się zaczęła, jak musiała wypowiedzieć to słowo wojna, to się załamała. I potem miała drugi moment takiego załamania, jak opowiadała, jak przekroczyła polsko-ukraińską granicę i spojrzała na Polskę i pomyślała sobie, czy tak ma teraz wyglądać moje życie i czy to jest mój nowy dom. I też się rozpłakała. I bardzo to było poruszające. Ale też strasznie mnie wzruszyło. Powiem, że strasznie mnie wzruszały też te sceny, nas wzruszały te sceny tej spontanicznej polskiej jakby, wiesz, tego pospolitego ruszenia, że ludzie z całej Polski przyjeżdżali, my po 10 dniach, za 10 dni to się wygląda, jakby to było 3 lata temu, ale po tych 10 dniach, którzy jesteśmy przyzwyczajeni, już to wszyscy wiemy, ale wtedy jak byliśmy pierwszego dnia i spotkaliśmy jakąś kobietę z Piotrkowa Trybunalskiego, która przyjechała odebrać jakąś zupełnie obcą Ukrainkę, którą poznała na Facebooku, żeby ją zawieźć do siebie do domu i tam pomóc jej mieszkać, my tak, wow, no co tu się w ogóle dzieje? I z każdym dniem właśnie mieliśmy takie zaskoczenie. Jakaś dziewczyna, Kasia bodajże,
z Tychów przyjechała i tam rozdzielała ubranie na granicy, nie? Bo ludzie zwozili ubrania i ja do niej podchodzę, bo jeszcze nie rozumiem, jak ta granica działa. A ona właśnie działa tak w takim jakimś chaosie nieskoordynowanym, ale jakoś jednocześnie siłami boskimi, bo na pewno nie państwa polskiego, to może sobie potem o tym no, powiem. Do tego wątku jeszcze przejdziemy. Tak, to się jakoś łączyło, no i ja się jej pytam, jakby co ona robi, ona mówi, że przyjechała dzisiaj rano z Tychów, po prostu wszedła w samochód i przyjechała i rozdziela te ubrania tym kobietom, a ja mówię, ale czyje to są ubrania? Ona mówi, no mieszkańcy tu przywieźli, a kto to koordynuje? I ona tak na mnie popatrzyła, jakbym z kosmosu spadł. No jak kto to koordynuje? Nikt tego nie koordynuje, po prostu ktoś działa. Musiał rozdzielać ubrania, to stanęłam i zaczęłam rozdzielać. I tak, tak się wszystko dzieje tam na tej granicy, ktoś rozdaje jedzenie, ktoś, nie wiem, widzi, aha, czyli nie mają gdzie spać, no to zwieziemy łóżka polowe na przykład, nie? I tak dalej do... Albo na przykład, aha, czyli tu jest zamknięte Tesco, to może zadzwonimy do dewelopera, żeby otworzył ten ogromny sklep Tesco i niech tam sobie ludzie śpią. No na granicy też jeżdżą pabianiczanie ze swoimi darami, też przyjmują tutaj uchodźców do pabianic, do swoich domów. Ale zanim przejdziemy do tego, jak myślę pięknie zareagowali Polacy, myślę o obywatelach, i o samorządach, o różnego rodzaju organizacjach, które tam na granicy pomagają. Chciałbym cię jeszcze zapytać, bo mówisz o tych kobietach, o kobietach z dziećmi, które zmierzały z Ukrainy do Polski, uciekając przed wojną. Z drugiej strony, czy miałeś okazję rozmawiać z tymi mężczyznami, jak zakładam, choć kobiety, jak słyszymy, też jadą w drugą stronę walczyć. Czy miałeś okazję rozmawiać również z nimi? Tak, rozmawialiśmy z mężczyznami, którzy jechali walczyć. Powstał z tego, w ogóle z całej tej naszej podróży z Kamilem powstały teksty na gazeta.pl. Można je poczytać, polecamy. Ale właśnie mieliśmy jeden tekst poświęcony tym mężczyznom. Teraz też znowu jesteśmy przyzwyczajeni do tych obrazków, a one w tych pierwszych dwóch dniach na nas zrobiły ogromne wrażenie, jak stali sobie goście i palili papierosy przed busem i wyglądali jakby, wiecie, jechali na robotę, jakby jechali glazurę kłaść w Niemczech, nie? A oni jechali na wojnę i mówią, tacy byli super mili, mówili tak po polsku całkiem nieźle, bo przez lata jeździli na ciężarówkach w Polsce. A to byli weterani z wojny w Donbasie, którzy parę lat dorabiali w Polsce, no a teraz wracali na Ukrainę i mówią do nas, chłopaki, nie róbcie nam tu zdjęć, bo nas tam ruski wywiad zaraz namierzy, nie chcemy mieć problemów. Ale no to możemy sobie pogadać chwilę, no i tam pytamy, co oni robią. Oni mówią, że jedą Putina kopać w dupę i tak, wiecie, w ogóle jakby, no mówię, mieli taki flow jakby... Jechali po prostu, wiecie, na saksy, jakby jechali do roboty. Rzucili te papierosy, wsiedli w busa i pojechali. I tak z kilku gości spotkaliśmy, którzy właśnie to traktowali w ogóle, wiecie, jak z jakichś opowieści wojennych czy z filmów, nie? Takich właśnie, takiej brawury, ale też myślę, że jakiegoś sposobu radzenia sobie z tą sytuacją, nie? Nie wiemy, jak my byśmy, ja nie wiem, jak ja bym się zachował, jakby no, nie póki wiem, nie staniemy przed była wojna taką w Polsce, sytuacją, czy bym jechał, czy bym uciekał, czy miałbym tyle poczucia humoru i zabawy, ale jakby wydaje mi się, że jest to jakaś cecha narodowa, co widzimy właśnie teraz po filmach prezydenta Zelenskiego, czy kolejnych relacjach z tych wojny, czy słynnym cytacie o rosyjskim statku, wszyscy wiemy, gdzie ten statek ma pójść i tak dalej, i tak dalej. Także to naprawdę widać po tych żołnierzach, przynajmniej których ja spotkałem, nie? Spotkaliśmy też chłopaka, który był bardzo przejęty i widać było, że był przerażony, ale też mówił twardo, miał 21 lat, no to mu się nie dziwię, że jest przerażony, ale no twardo mówił, że on też jedzie, przejeżdża tym tirem za granicę i łapie za karabin i leci do jego kumpli, którzy już tam są pod Kijowem, nie? Ja myślę, że postawa Ukraińców to zaskoczyła świat, bo patrzymy na bohaterów, na tych, którzy tak podchodzą do tego, jak mówisz, w sposób na tyle, na ile to możliwe, z humorem, pokazują swoje sukcesy, a tych mają też pewnie ku zaskoczeniu świata tak bardzo, bardzo wiele. A powiedz mi, czy te historie, z którymi się spotykasz, które słyszysz od ludzi uciekających z Ukrainy, czy one się na przestrzeni tych już kilkunastu dni zmieniały, bo na początku no, ta wojna na pewno była szokiem, ale teraz obserwujemy eskalację tego konfliktu, obserwujemy bombardowania miast, ostrzeliwane szpitale. To w tym momencie możemy mówić w wielu przypadkach o zbrodniach wojennych. To, czy dziś te opowieści, te historie, które słyszysz, są już bardziej dramatyczne? Czy ci ludzie, którzy teraz przyjeżdżają, są w zupełnie innym stanie psychicznym niż ci, którzy uciekali pierwszego, drugiego czy trzeciego dnia? Ja jeszcze nie spotkałem osób, które uciekałyby z Mariupola czy z Charkowa po ostrzale, czy po tych działaniach wojennych, ale tu się wszystko zmienia
błyskawicznie. Nie? Ja teraz 2 dni nie byłem na samej granicy, więc być może jak jutro pojadę, to się okaże, że już będą te osoby, tak jak mówisz, straumatyzowane ciężkimi przeżyciami wojennymi. Na razie przez te ostatnie 8 dni mniej więcej spotykałem raczej osoby, które owszem uciekały, ale jeszcze nic traumatycznego ich nie spotkało, prawda? Bo ta jakby pierwsza grupa, która wyjeżdżała, czy pierwsza fala, użyjmy tego określenia, bo to naprawdę no, masz takie poczucie ciągle, wiem z czego się bierze ta metafora fali, bo to po prostu aż cię zalewa ta ogrom ludzi. I więc jakby nie miałem osób, które by miały przeżyły coś bardzo strasznego. Owszem, te kobiety, z którymi rozmawialiśmy, mówiły, że widziały gdzieś ostrzał z daleka, czy słyszały jakieś odgłosy, no to teraz już w całej Ukrainie się rozlega, ale nie były w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Ja nie spotkałem jeszcze takich osób, ale mówię, być może jutro czy pojutrze, wiesz, tu każdy transport pociągu na dworzec w Przemyślu, czy każda godzina na przejściu w Medyce przynosi coś nowego. No ten konflikt niestety, tak jak już mówiłem, eskaluje i jest coraz brutalniejszy, więc zapewne z takimi historiami też będziesz się spotykał. Mówiliśmy o tym, że Polacy zareagowali w sposób niespotykany, w sposób piękny, przyjmując uchodźców do swoich domów, jadąc na granicę, co opowiadałeś, działając w chaosie, ale działając, pomagając. Rozumiem, że ta pomoc tutaj gdzieś już na miejscu, w Pabianicach chociażby, kiedy ci ludzie do nas przyjeżdżają, tu jest potrzebna inna pomoc niż tam na granicy, dla tych, którzy się wybierają, żeby tam pomóc, żeby zawieźć jakieś dary. Co tam jest na miejscu w tym momencie najbardziej potrzebne, tak według Ciebie? Cały czas bardzo potrzebne są koce i śpiwory. To jest, chociaż też widzisz, no właśnie ja też mam wiedzę sprzed paru dni, to się bardzo szybko zmienia. Koce i śpiwory były potrzebne na samym początku, bo te kolejki były bardzo długie i kobiety stały pod 20-30 godzin na przejściu pieszym. Teraz podobno już się idzie szybciej, około 5-6 godzin można pokonać te kolejki, więc to już jest, nie jest przyjemnie stać na mrozie 5-6 godzin, ale to nie jest 30 godzin, więc to już się trochę usprawniło. Nie wydaje mi się, że jest sens wożenia, nie wiem, jedzenia. Na pewno jakieś pampersy czy jakieś produkty higieniczne są cały czas potrzebne i widzę, że dużo osób potrzebuje transportu cały czas. Tam jeden z większych punktów dla migrantów, dla uchodźców jest właśnie na tym terenie zamkniętego Tesco, znaczy już otwartego, ale byłego sklepu Tesco w Przemyślu. I tam co chwilę właśnie wystarczy, przebywałem tam parę godzin i co chwilę ktoś podchodził, pukał w okno samochodu, czy byśmy go gdzieś nie podwieźli, nie? Rodziny z dziećmi. Głównym kierunkiem jest oczywiście Warszawa, sporo Wrocław, Kraków, więc cały czas przychodzą następne osoby, które potrzebują po prostu podwózki w konkretne miejsce. One tam już sobie pewno poradzą, bo mają przed rodziny albo przyjaciół, albo ktoś na nich czeka, ale ten transport jeszcze cały czas jest problemem, nie? A czy no, istotne jest to, tak. I czy wszyscy o tym wiedzą, zwłaszcza ci, którzy jadą z potrzeby serca, pomóc, przetransportować się gdzieś, czy jak mówisz, do Warszawy, Wrocławia, Pabianic, gdziekolwiek, czy wszyscy wiedzą o tym, że powinni ci Ukraińcy, którzy już na teren Polski wkroczyli, w jakiś sposób się zarejestrować, no bo to jest chyba, jeżeli dobrze rozumiem, niezbędne do tego, żeby później uzyskać ten status uchodźcy i w związku z tym przebywać tu legalnie po prostu w Polsce. Czy to wszyscy tam na miejscu wiedzą, czy faktycznie tak jest, czy każdy może sobie pojechać, zabrać dowolną liczbę osób i przewieźć w dowolne miejsce w Polsce? Znaczy, żeby ludzie wiedzieli, że muszą się gdzieś zarejestrować albo gdzieś do urzędu, albo co zrobić, to zakładasz bardzo optymistyczną wersję, że tam na miejscu są jacyś urzędnicy państwowi, którzy na przykład kierują tym albo mówią, co ma się dziać, a ja przez te 8 dni nie spotkałem ani jednej takiej osoby. Znaczy, żeby został dobrze zrozumiany. Tam jest dużo funkcjonariuszy państwowych w postaci służb mundurowych, straży pożarnej, policji, straży granicznej, straży miejskiej już w Przemyślu. To owszem i zresztą robią świetną robotę, są bardzo empatyczni. I złego słowa, ja nie słyszałem ani nic złego, ani nic nie widziałem złego, wręcz przeciwnie, widziałem ogromne poświęcenie służb mundurowych. Natomiast kogoś z pozycji, nie wiem, urzędnika, oprócz prezydenta miasta, który jest politykiem, prezydenta Przemyśla, ale z poziomu urzędnika, czy kogoś, kto by właśnie udzielał jakichś kompleksowych informacji tym uchodźcom, nie widziałem ani jednej osoby nigdzie. Jeśli Państwo widzieli albo macie takie informacje, to super, dajcie znać, bo to będzie bardzo ciekawe. Natomiast ja takiej osoby nie poznałem. Czyli co, tam działają... Więc po prostu, nie, jakby... Społecznicy, organizacje, samorządy. Nie mają pojęcia, co mają robić, nie mają pojęcia, wiesz, jakby nie mają żadnej informacji, nie? No, teraz, nie wiem, czy słyszałeś... Wolontariusze na miejscu,
mają informację taką, jaką sami zdobędą. Nie? Też ich nikt nie szkoli, też nikogo tam, nikt im nie mówi, co mają robić. Ale przecież ostatnia wypowiedź wiceministra i też przy okazji wicepremiera, przepraszam, ministra środowiska, pana Henryka Kowalczyka, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, nie chciałbym przekręcić, powiedział z trybuny sejmowej, że to, że w Polsce nie ma tych obozów dla uchodźców, to jest zasługa rządu, więc no, mija się z prawdą. Podziwiam dobre samopoczucie pana ministra. No, cieszę się, że zachowuje dobry humor. Natomiast zwyczajnie kłamie. No, jakby nie ma obozów dla... Po pierwsze, to nieprawda, że nie ma obozów dla uchodźców, bo ja nie wiem, czy tego miejsca właśnie sklepów Tesco czy dworców w Przemyślu nie można już nazwać obozem dla uchodźców. Dworzec w Warszawie to samo chyba, bo tam... Czy na dworcu w Warszawie, gdzie setki z tego, co... Ja tam nie byłem, no, ale widziałem zdjęcia i czytaliśmy teksty, pewno te same, gdzie setki ludzi śpią i mieszkają, no to nie wiem, jak to nazwać inaczej, jeśli to już nie jest pierwszy prowizoryczny obóz dla uchodźców. Może panu ministrowi chodziło o to, że nie ma ich na dworze, bo przypominam, że żyjemy w Polsce, jest minus 3 stopnie, więc nic dziwnego, że ci ludzie nie śpią na dworze, uchodźcy, bo by pewno zmarli. Więc w tym sensie nie ma obozów, ale moim zdaniem po pierwsze są, a po drugie jakby, no jaka to jest zasługa rządu? Rząd nic z tym nie zrobił, nie? Jeśli już kogoś to jest zasługa, to samo rządu, bo faktycznie widzę, spotkałem dużo samorządowców, nie wiem, z poziomu wójtów. No, o działaniach, tak? Samorządowców się słyszy, jeżdżą konwoje humanitarne, organizują miejsca w szkołach, w halach sportowych, w strażnicach ochotniczych, straży pożarnych, więc myślę, że samorządowcy, być może nie wszyscy, ale w wielu miastach i gminach w Polsce, no, spisują się na tyle, na ile mają możliwości, czy finansowe, czy lokalowe, spisują się chyba nie najgorzej. No i też tutaj największe ukłony chyba dla obywateli naszego kraju, którzy po prostu bez tego wsparcia rządu, bez jakichś wytycznych, tak jak mówisz, po prostu zorganizowali się i organizują dla tych ludzi w miarę normalne warunki, żeby mogli tutaj bezpieczny dach nad głową odnaleźć. Tak to na ten moment wygląda chyba, tak? No jest to piękne i wzruszające i naprawdę jest to niesamowite i mam wrażenie, że ludzie tego nie robią, jakby ludzie to po prostu robią, bo czują, że tak trzeba robić i no po prostu widać to, że ludzie przyjeżdżają tam na tej granicy, organizują to, wiesz, no jakby, tak jak mówię, to się wszystko, nie wiem, potrzebne jest jedzenie, to ktoś załatwia jedzenie, potrzebne są to i to, ktoś załatwia to i to, to się wszystko dzieje nie wiadomo skąd, to jest jakiś cud organizacji, ktoś powinien doktorat na ten temat napisać. Ale mam taką refleksję, jak to wszystko obserwuję, bo to jest oczywiście piękne i powinniśmy być z tego dumni, bądźmy z tego dumni, tylko też miejmy z tyłu głowy, że na przykład dzisiaj jak mijałem stację, to benzyna już kosztuje ponad 7, nie? Tak, ja dzisiaj gaz, tam kupowałem za kosztuje 3,50. I to jest cena wojny, którą będziemy płacić długo jeszcze, więc chodzi mi o to, że super, że jesteśmy solidarni, ale przepraszam, że taki kaznodziejski ton wpadam, ale jakby musimy być przygotowani na duże problemy, które to będzie generowało dla naszego państwa, taka liczba nowych obywateli, mieszkaniowe, nie wiem, infrastrukturalne, z miejscami w przedszkolu, z cenami benzyny, które wywoła ta wojna i po prostu mam ogromną nadzieję, że ta empatia i solidarność z Ukraińcami nie potrwa miesiąc, tylko potrwa następne 2-3 lata. Przechodzimy to jakby, Bartku, do kolejnego punktu, bo mówimy o tej pięknej postawie Polaków, przyjmujemy uchodźców, ci, którzy mają możliwość do swoich domów, samorządy organizują takie prowizoryczne miejsca tymczasowe, to trzeba podkreślić, choćby w tych strażnicach OSP, te samorządy, które posiadają wolne lokale, udostępniają te lokale, czy też pomoc medyczną. Natomiast to wszystko jest tymczasowe, bo wiadomo, że przyjmujemy tych uchodźców pod swój dach, no nie na lata, tylko zapewne każdy robi to z myślą o miesiącach, tygodniach. Pytanie, co dalej? Jak to dalej powinno wyglądać, żeby jednak ci ludzie mieli szansę, no, albo wrócić do swojego kraju, kiedy zakończy się ta wojna, ale póki się nie zakończy, no to chcą mieć tu bezpieczny kąt, chcą żyć normalnie, pójść do pracy, zapewne większość z nich i dzieci do szkół, do przedszkoli. Co powinien zrobić rząd? Jak to powinno w Twoim odczuciu wyglądać, żeby to jakoś no, zsynchronizować, żeby to zaczęło działać nie na zasadzie takiego zrywu i empatii, bo to jest piękne, natomiast nie może trwać wiecznie. To bardzo trudne mi pytania zadajesz. Ja powiem tak, ja jestem dziennikarzem, żeby Państwa nie skłamać, 12-13 lat. Różne rzeczy pisałem, lokalne, ogólnopolskie, wszystkie. I po prostu nasze państwo jest
permanentnie niezdolne do radzenia sobie z strukturalnymi problemami, a w ostatnich 6 latach jest wręcz chronicznie niezdolne. Więc po prostu jedynym pomysłem tego rządu, jakim słyszeliśmy, to jest to, żeby dać ludziom kasę za to, żeby po prostu mogli Ukraińcy mieszkać u nich. Tak? 40 zł dziennie, tak. Bodajże, tak? 40 chyba. Czyli jedyne, co umie na razie, bo może jeszcze nas zaskoczą rządzący, jedyne, na co wpadł nasz rząd, to, że przeleje kasę z budżetu do naszych kieszeni. To nie jest żadne rozwiązanie problemu. Jakie jest to rozwiązanie tego problemu? Myślę, że go nie ma i to jest przerażające, bo jeśli my przez 6 lat nie byliśmy w stanie zbudować mieszkań w programie Mieszkanie Plus, no to nie zbudujemy ich nagle w pół roku. Ale, więc to jest ta jakby zła strona, że nie powstaną te mieszkania, nie powstaną przedszkola, nie wierzę w to, ale za to niestety, myślę, że tę lukę wypełni rynek, bo jestem przekonany o tym, że najgorsze będą te pierwsze miesiące, ale jestem przekonany, że na zwiększony popyt odpowie rynek i powstaną po prostu domy, które zbudują deweloperzy, prywatne przedszkola i tak dalej. Tylko, że to nie będzie organizacja państwowa, tylko będzie to organizacja wolnorynkowa, a przez to narażona na, jestem sobie w stanie wyobrazić, masę patologii. Boję się, że my dziennikarze będziemy mieli bardzo dużo roboty związanej z tym, że nagle powstaną jakieś baraki, gdzie uchodźcy będą płacili jakieś astronomiczne kwoty, żeby mieszkać w skandalicznych warunkach, albo nagle powstaną miejsca pracy, ale jakieś śmieciowe, gdzie będą te stawki wymagające godności człowieka po prostu godziną. Karowały po 12-14 godzin za grosze i po prostu ja już oczami wyobraźni widzę te patologie, które już są, tak, na rynku mieszkaniowym czy na rynku pracy, które już znamy w Polsce i one będą tylko pogłębiane przez ten kryzys, więc moja prognoza nie jest optymistyczna, ale może się zaskoczę, pogadamy za pół roku i może wrócimy do tej rozmowy i powiem Ci, że się bardzo pomyliłem. Ja bym teraz chciał zapytać Cię o Twoje obawy lub brak tych obaw, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, bo na razie obserwujemy tę piękną stronę polskiego społeczeństwa. Wybili się ci empatyczni, ci, którzy faktycznie z potrzeby serca chcą Ukraińcom pomagać. Pytanie, czy za jakiś czas do głosu nie dojdą, mam nadzieję, że ci, którzy pozostają w mniejszości, ale którzy zaczną jednak doszukiwać się problemów, co już zresztą czasami słychać, że darmowe przejazdy, że 500+, że jak to jest, że oni mogą pójść do lekarza i to jeszcze bezpłatnie, a ja nie mogę i czekam kilka lat, czy za chwilę nie okaże się, że dla wielu pobyt Ukraińców tutaj w Polsce będzie problemem nie do zniesienia i zaczną się z tego powodu wylewać pomyje, mówiąc brzydko. Słuchaj, no mogą właśnie, to jest moja obawa główna, bo widzę taki, na razie w ogóle poparcie jest jakieś ogromne, gdzieś mi śmignęło dzisiaj, że chyba 90% Polaków popiera pomaganie Ukraińcom, niesamowite w ogóle, ekstremalne liczby, to też jakby łączy ponad podziałami ludzi. Moja siostra przyjechała na granicę odebrać rodzinę i przewieźć ją do Łodzi i tam razem z nią spotkała takiego chłopaka, który jej pomagał. Myślę, że mogę powiedzieć tę anegdotę. I moja siostra była na strajku kobiet i ma na plecach tą naszywkę z błyskawicą, symbolem strajku kobiet. No a ten chłopak mówi do niej: Martyna, ja no myślę, że jakbyśmy się spotkali normalnie na co dzień, to byśmy się nigdy nie dogadali, bo ja co roku jestem na Marszu Niepodległości, więc pewno żaden temat by nas nie połączył. No ale dzisiaj to nie jest ważne, musimy działać, robimy dobrą robotę i oni się razem zebrali i razem na 2 samochody przewieźli te rodziny. Historia pokazuje, że w takich sytuacjach zagrożenia, czy jak tutaj widzimy ogromu tragedii tuż za naszą granicą, Polacy zawsze potrafili się w dużej mierze jednoczyć. No tak, i to jest piękne, i to jest super i to pokazuje, że nie można powiedzieć, że nie wiem, lewica, prawica, konserwatyści albo liberałowie pomagają Ukraińcom. Wszyscy pomagają Ukraińcom, bogaci i biedniejsi. To jest naprawdę, moim zdaniem, masowy, powszechny ruch. Nie da się wyodrębnić jakiejś grupy społecznej, wiekowej czy, nie wiem, klasy, która by bardziej się angażowała albo mniej. Ale no jeśli pytasz o te pułapki, no to ja właśnie widzę w ogóle pułapki związane z tą wojną, bo w ogóle gospodarka światowa, wiemy na tym, że to się odbije na gospodarce światowej. Na nas tym bardziej złoto słabnie, wszyscy to widzimy. Nie będzie. Odczuwamy w portfelach też. Odczuwamy w portfelach. Ja nie wierzę w jakieś apokaliptyczne wizje. To nie będzie tragedia. Nie będziemy się ustawiali w kolejkach po chleb, no ale na pewno będzie nam trochę gorzej. Pojedziemy na trochę gorsze wakacje albo wcale. Pewno przesiądziemy się chętniej z samochodu do pociągu i tak dalej. Albo, nie wiem, na rower.
będzie wiele rzeczy pewnych, będziemy musieli zmienić pewne nasze nawyki, bo po prostu będziemy mieli mniej kasy w portfelach. To jest konsekwencja tej wojny. No ale jeśli przyjmiemy to na klatę, wszyscy my solidarnie, łatwo też oczywiście mówić, bo jak ktoś zarabia 2,5 tysiąca, to ciężko być solidarnym, bo już trochę nie ma z czego oszczędzać. No ale więc, ale no to oczywiście to musimy nie jest się żaden z tym zmierzyć wina wszyscy, uchodźców, to jest po prostu wina Putina Władimira. To jest jedna osoba można winić za to. Więc sorry, że się tak zagalopowałem. Chodzi mi o to, że widzę potencjał na dużą społeczną agresję i mam nadzieję, że do niej nie dojdzie. Wspomniałeś o tym, że ten konflikt i z jednej strony, który obserwujemy, ale też ta jedność Polaków łączy tych do tej pory podzielonych światopoglądem. Ty też mówiłeś, teraz krytykowałeś działania, w zasadzie brak działania rządu. Z drugiej strony też czytałem twój wpis, gdzie chwaliłeś prezydenta, który jednak z tego obozu rządowego się wywodzi, więc tu też obserwujesz jakby dwie strony medalu z tej samej formacji, można powiedzieć, mimo że no jest bezpartyjny obecnie prezydent, no to jednak był kojarzony do tej pory raczej jako taki, który stoi murem za swoją partią. Tak, kiedy ja krytykowałem, to chodziło o pewną krytykę struktur państwowych, które nie działają, pewnej organizacji. Ja nie jestem, wydaje mi się, że to postępuje z zarządów PiS-u, aczkolwiek nie jest to coś, co przy tej władzy powstało, tak? My jakby zawsze mieliśmy nieudolne państwo, które nie radziło sobie z różnymi problemami, nie wiem. Problemy mieszkaniowe nie zaczęły się z PiS-em, problemy na rynku pracy, mówię nie o zatrudnieniu, tylko warunkach pracy, umowach śmieciowych i tak dalej, to jest historia starsza niż PiS. No, wiele patologii jest... tego kraju ciągnie się od dziesięcioleci, tak, więc to jakby... Ja nie mam takiego przekonania, że jakby u władzy była Platforma, nie wiem, Lewica czy jakakolwiek inna partia, to my byśmy sobie lepiej poradzili. Pewno niedużo lepiej, bo po prostu nie umiemy zarządzać jakby państwem za bardzo. Tak jest moja refleksja. Ale no trzeba, więc jakby krytykuję jakby struktury państwowe, niekoniecznie konkretną partię. A jeśli chodzi o działania prezydenta, to faktycznie popełniłem taki wpis, bo wydaje mi się, że prezydent Polski staje na wysokości zadania i staje się takim mężem stanu. Ja przynajmniej go tak odbieram. Dobrze mi się słucha tych przemówień. Mam takie poczucie, że wow, fajny gość mówi mądre rzeczy, jest prezydentem tego kraju. Nie miałem często takich momentów za prezydenturę Andrzeja Dudy, a teraz mam. No to niedawna wiele memów było z pewnego wywiadu pana prezydenta, który mówił o tym, że trzeba być twardym i są sytuacje w prezydenturze, których nawet człowiek się nie spodziewa, kiedy decyzję będzie musiał podejmować. No i się okazało, że te memy teraz jakby straciły. Wyblakły, bo trzeba było podjąć decyzję i on nie podjął. Nie, no wiesz, historia tworzy człowieka. Tak samo Zeleński, pan prezydent był przecież, pamiętamy, wszyscy komikiem i się wszyscy z niego śmieli, haha, komik jest prezydentem, a teraz ten komik jest mężem stanu i bohaterem, który przejdzie na kartę historii. Po prostu myślę, że historia tworzy bohaterów, nie? Czy tworzy po prostu historyczne postaci. Mam wrażenie, że prezydent dorósł do tej sytuacji. Nie mam takiego przekonania co do całego jego obozu politycznego, ale to już może jest pytanie do dziennikarzy politycznych bardziej. Chciałbym Ciebie, Bartku, jako dziennikarza za to zapytać, poprosić w zasadzie o to, żebyś doradził naszym widzom, naszym czytelnikom, jak się chronić przed trolami, bo teraz jednak w sieci ci, którzy buszują, mogą odnaleźć zarówno te prawdziwe, potwierdzone informacje, jak i wiele takich, które na celu ma co najwyżej podburzanie społeczeństwa lub wprowadzanie w błąd. Myślę tutaj o nie wiem, atakach tych uchodźców, którzy kogoś okradli, pobili, czy o wielu innych informacjach, których nawet nie będę przytaczał, żeby ich dalej nie posyłać w świat. Jak odróżniać te prawdziwe informacje od tych, które gdzieś ktoś stworzył po to, żeby tworzyć podziały na przykład? Słuchajcie, metoda jest jedna. I ona się nie zmienia. Trzeba po prostu patrzeć na źródło, czyli kto te informacje podaje. Są wiarygodne media, którym możemy ufać, albo wiarygodni, jeśli dziennikarze w wiarygodnych mediach i jeśli oni coś podają, to znaczy, że można w to wierzyć. A jeśli źródło jest niepewne, albo nie wiemy skąd pochodzi, albo jest cytatem z cytatu, tak, ktoś po prostu cytuje, no to należy się zastanowić, czy to jest na pewno prawda, tak. Jakby czytając wiadomość, przeklejka z Facebooka nie jest wiarygodną informacją, bo nie wiemy, jakby musimy dotrzeć skąd, co było pierwszym, pierwotnym źródłem, prawda? To wymaga od nas oczywiście pewnej pracy i pewnego też takiego
do takiego zmysłu po prostu rozróżnienia, tak? No ale wiele też się pojawia takich historii u tych, którzy jeszcze kilka miesięcy temu pisali o tym, że jego szwagierka czy jej szwagierka po podaniu szczepionki dostała paraliżu. Teraz piszą o tym, tak, że tak, czyjaś córka nie dostała się do szpitala, bo przyjmują tylko Ukraińców. Nie dostała się do szpitala, więc tak, tego typu, no, brzydkiego słowa użyję, ale wymiocin w sieci niestety jest coraz więcej. No to słuchajcie, to historia o kuzynkach, czy ciotkach, czy sąsiadkach, no po prostu nie są wiarygodne, bo co to jest za źródło? To jest źródło anegdotyczne, nie? Wiarygodne są, ja nie mówię, że oczywiście nawet wiarygodnym mediom, gdzie pracuje sztab dziennikarzy, zdarza się podać czasem jakiegoś fejka, ale tym się różni wiarygodne medium, że potem prostuje, wycofuje się z tego albo podaje już sprawdzoną informację. Raczej chodzi mi o to, że to są bardziej wypadki przy pracy, a nie cel działania, bo są też niewiarygodne media, prawda? Oczywiście problem teraz z mediami jest taki, że są bardzo podzielone. Ja wiem, że ja dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie przemówię, mówiąc, żeby czytali OKO.press, które moim zdaniem jest rzetelne, ale ma też łatkę medium antyrządowego. No więc nie, to myślę, że będąc... Ale znaleźć te swoje wiarygodne źródła, które podają po prostu sprawdzone, zweryfikowane. Tak, informacje ale też autorów, wiecie, na przykład wiarygodnych autorów. Ja na przykład nie jestem jakimś wielbicielem, znaczy inaczej, nie jestem wielbicielem konserwatywnych mediów, ale czytam regularnie, czy czytałem w sieci i do rzeczy. I na przykład Rzeczpospolitą jest świetną gazetą. Chodzi o takiej bardziej konserwatywnej rysie, ale bardzo rzetelne teksty i świetni dziennikarze, ale można też wybierać autorów, prawda? Na przykład profesor Zybertowicz pisze felietony do sieci. Lubię go czytać, nie zawsze się z nim zgadzam, ale uważam, że jest świetnym gościem, który ma łeb na karku. I chodzi mi o to, że nawet w mediach można wybrać, w pojedynczych mediach, jeśli nie ufasz nawet całej redakcji, to ufaj pojedynczym dziennikarzom, którzy podają źródła. Jakby też jesteś w stanie ocenić, czy dziennikarz jest wiarygodny, tak? Ile cytuje, ile źródeł podaje, tak? Czy to są wiarygodne źródła? Z kim jest ta rozmowa przeprowadzana? Jaką notkę, nawet coś takiego tak prostego, jaką notkę biograficzną ma osoba, z którą rozmawia dziennikarz, tak? Czy to jest jakiś ekspert, nie wiem, z Uniwersytetu Bóg wie skąd, czy to jest jakiś renomowany profesor z renomowanej uczelni i tak dalej, i tak dalej. No więc niestety duża przed nami praca, żeby rozróżnić te, jakby nie możemy ufać w to, co... Mówiąc najkrócej, po prostu weryfikujmy to, co słyszymy, weryfikujmy to, co czytamy, sprawdzajmy źródła. No i znajdźmy te swoje zaufane i z nich czerpmy wiedzę, czy to będą media z Państwa punktu widzenia sprzyjające jednej czy drugiej stronie, to już ma tutaj drugorzędne. Nie, to naprawdę teraz nie jest ważne. Słuchajcie, tak jakby jest. To nie jest w tej chwili ważne, teraz inne rzeczy są ważne, nie? Odłóżmy tę polską wojnę na chwilę i myślę, że to zrobiliśmy, to jest super. Tak, na razie to działa i oby tak pozostało. Nie jesteśmy, Bartku, ekspertami od militariów, od wojska, od działań wojennych, natomiast chciałbym, żebyśmy chwilę o tym, co dzieje się na Ukrainie, porozmawiali, bo tak jak na samym początku naszej rozmowy zostało wspomniane, wielu postawa Ukraińców i to, jak ta wojna przebiega, zaskoczyła, bo plan Władimira Putina, jak zakładam, był taki, że to będzie bardzo szybka akcja, że oni tam wkroczą, parę kwiatów na czołgi upadnie, łzy wzruszenia Ukraińców wyzwalanych przez rosyjskie wojska. Okazało się, że zamiast kwiatów lecą koktajle Mołotowa i wcale ta wojna taka łatwa dla rosyjskich wojsk nie jest, wręcz przeciwnie. No, dostają, mówiąc krótko, bęcki od Ukraińców, przynajmniej z tych przekazów, które słyszymy. No i teraz pytanie, czy Putin, twoim zdaniem, uważał, że to będzie na tyle łatwa wojna, że wysłał po prostu stary sprzęt i nie do końca wyszkolonych jeszcze żołnierzy i ma gdzieś w zanadrzu jeszcze rezerwy na to, żeby odwrócić losy tej wojny, czy po prostu ta wojna przez Rosjan jest już przegrana i jedyne, co im pozostaje, to obserwowana obecnie eskalacja konfliktu i ostrzeliwanie osiedli mieszkalnych i szpitali? Powiem tak. Nie, powinien się wypowiedzieć jakiś historyk, ale czytałem w wiarygodnym źródle, że jakby nie jest tak, że to jest jakby historyczna niezdolność rosyjskiej armii, jak przeanalizujemy od naszej wojny, znaczy naszej polsko-bolszewickiej w 1920 roku, przez wojnę z Finlandią, wojnę w Afganistanie w 70 bodajże 8 i tak dalej, i tak dalej. Jakby Rosjanie nie mają jakichś, oprócz II wojny światowej, której też nie wygrali przecież sami, tylko z pomocą aliantów,
To nie jest tak, że jakby historia rosyjskich militariów to jest historia pasma sukcesów. No tak, ale tylko te w ostatnich ostatnie latach. lata, dziesięciolecia, ta rosyjska armia no, gdzieś tam utrwalała się w naszych głowach i prezentowana, zwłaszcza przez Rosjan, była jako ta naprawdę potężna, nowoczesna, coraz Tak, bardziej atakując, zwyciężona. No tak, atakując na przykład kraj z całym szacunkiem piękny i który bardzo lubię, no ale jednak Gruzję, która jest wielkości polskiego województwa, no więc jakby o czym mówimy, albo podejmując interwencję w Syrii, gdzie jednak była wsparciem dla władcy, który tam już był zainstalowany, więc tak naprawdę to jest bardziej mit, w sensie nie sprawdziliśmy go przez ostatnie 20 lat, chyba że wojna czeczeńska, która de facto była wojną domową rosyjską i też wcale nie była jakimś oszałamiającym sukcesem, tylko wojną na wyniszczenie. No te Więc... wszystko. Tak, kontynuuj. Nie, no po prostu myślę, że wszyscy uwierzyliśmy w ten mit. A najgorsze dla niego, że uwierzył w niego również Władimir Putin. I dzisiaj chyba się przekonuje i wszyscy to, i cały świat to obserwuje, że... Oprócz tych bęcków militarnych, o których słyszymy, które obserwujemy, to też poległa Rosja tutaj zdecydowanie w tych przekazach medialnych, w tym wszystkim, co wypływa jakby z tych działań wojennych. No myślę tutaj o tym ukradzionym czołgu, myślę o tym słoiku, który trafił drona. Te wszystkie historie, które do nas docierają, one później są weryfikowane, nie wszystkie, które słyszymy potem okazują się prawdą. Natomiast te, które zostały potwierdzone, no to patrząc z punktu widzenia człowieka, który na militariach się nie zna, ale obserwuje armię, która do tej pory gdzieś funkcjonowała jako ta właśnie bardzo silna, no to zakrawa o groteskę w tym momencie, kiedy no, czy to słoik, czy ktoś z traktorem potrafi narobić problemów wojsku rosyjskiemu. Tak, ale to jest też ciekawe, że o tym mówisz, bo to też pokazuje, że Ukraina wygrywa wojnę informacyjną, bo to jest tak, jak mówisz. Znam jakieś anegdotyczne historie, niektóre są potwierdzone, niektóre nie. One dają taki obraz po prostu dramatyczny tej armii rosyjskiej, ale moim zdaniem to jest efekt jakiejś, nie wiem czy przemyślanej kampanii, ale po prostu Ukraińcy świetnie się posługują social mediami i doskonale jakby narzucają narrację w sieci, tak? I odgórnie myślę, że nie mam wiedzy o tym, ale jestem, mam jakieś głębokie przekonanie, że, że po prostu państwo ukraińskie ma dobrze tę machinę propagandową rozkręconą i wie, jak te narracje narzucać. Do tego się taki oddolny po prostu... No i też fakt, że wszyscy jesteśmy influencerami, bo wszyscy mamy komórki, więc po prostu właśnie ktoś nawet przypadkiem nagrał ten traktor, co ciągnął, wrzucił to i to, a momentalnie się powieliło jako mem. Więc jest to chyba pierwsza wojna, którą obserwujemy na żywo, aż tak, w social mediach, tak? Jakby nie wydaje mi się, żeby wojna w Syrii była aż tak często i tak jakby dokładnie śledzona przez cały świat i na social mediach opisana. No i to też jest zupełnie chyba nowe zjawisko, nie? Jest to chyba też, Bartku, pierwsza wojna, gdzie tak znaczącą rolę oprócz tych działań militarnych, wojskowych odegrali i odgrywają hakerzy. Tak. Właśnie jak to powiedziałeś, to się zacząłem zastanawiać, czy też nie, się nie mylimy, czy na pewno pierwsza, ale no w takiej skali. Z tymi hakerami to też jest tak, że to ja nie jestem pewien, na ile to jest jakby, też widzę te newsy, które mi się wyświetlają, ale ja nie jestem w stanie ocenić, na ile ataki hakerów są faktycznie ważne, w sensie coś zmieniło na militarnej planszy, a na ile są jakby kolejnym Czy ja myślę o takich działaniach, kiedy w rosyjskiej telewizji nagle pokazują się obrazy z wojny, gdzie jednak ten przekaz z rosyjskich mediów jest, no, mówiąc brutalnie, bardzo jednostronny i nieprawdziwy. Więc Rosjanie dzięki takim działaniom mają okazję zobaczyć te obrazy wojenne, czy w nie wierzą, no to już jest jakby inna sprawa. Czy ty popierasz i czy uważasz, że powinno się łączyć politykę ze sportem na przykład, czy z kulturą, czy te wykluczenia, czy rosyjskich sportowców, czy rezygnowanie z repertuaru rosyjskich twórców w filharmoniach, w teatrach, czy to jest dobry krok, czy twoim zdaniem, tak jak twierdzą niektórzy, choć jest ich niewielu, nie powinno się polityki i wojny łączyć z kulturą, sportem i tego typu dziedzinami życia? Nie, no oczywiście, że się powinno, bo to jest jakiś mit w ogóle, że kultura czy sport są poza polityką. Nic nie jest poza polityką. A uważam, że po prostu musimy w każdy możliwy sposób przebijać się do rosyjskiego społeczeństwa i tak, i żeby
po prostu Rosjanie jak najmocniej, którzy dodajmy w dużym stopniu ponad 70% popiera zbrojną interwencję. Więc skoro tak, no to uważam, że cała i sankcje, i także te sankcje właśnie w postaci ze świata sportu czy kultury muszą uświadomić Rosjanom, że są naprawdę w kłopotach przez to, co robi ich pseudodemokratyczna władza. Więc tak, popieram te sankcje jak najbardziej. Po prostu nie ma innego sposobu, żeby dotrzeć do rosyjskiego społeczeństwa. Te kłopoty rosyjskiego społeczeństwa to tak naprawdę dopiero się chyba zaczynają i będą narastać, tak. Patrząc na sankcje, które są nakładane na ten kraj, to jest cofnięcie się o dekady tak naprawdę, tak. Dla Rosji i będzie trudno się z tego później szybko wygrzebać, jeśli już ta wojna się zakończy i te sankcje zostaną zdjęte, chociaż moim osobistym zdaniem nawet kiedy ta wojna się zakończy, to jednak póki Putin jest u władzy, to sankcje powinny chyba jednak obowiązywać. Powinniśmy po prostu go i jego kraj odizolować od cywilizowanego świata. Nie wiem, co ty na ten temat sądzisz. Tak, jak najbardziej. Aczkolwiek oczywiście się z tą w pełni zgadzam, aczkolwiek zawsze musimy pamiętać i przypominać o tych 30% Rosjan, którzy nie popierają interwencji, o tych tysiącach niesamowicie dzielnych ludzi, którzy protestują w miastach, chociaż im grozi 15 lat łagrów już w tej chwili, którzy są bici, pałowani przez policję, mimo to protestują przeciwko wojnie i należy im się nasz najwyższy szacunek. Chodzi mi o to, że musimy też zawsze pamiętać, że społeczeństwo rosyjskie nie jest jednolite i są wśród nich ludzie, którzy są po prostu dużo poświęcają. Nie? To jest ogromne poświęcenie. Nie wiem, czy byś był gotów protestować. Ja nie wiem, czy, nie sądzę, żebym był gotów protestować. To są takie dywagacje. Idąc na 15 lat do więzienia i to ciężko, wiesz, raczej nie. Póki nie stajemy przed takim wyborem, myślę, że nie jesteśmy w stanie udzielić. Oczywiście, no tak, nie wiemy tego. Po prostu tego. To możemy sobie gdybać. A powiedz, bo do tej pory, do wybuchu tej wojny, polska polityka w dużej mierze oparta była na krytykowaniu tego, co europejskie, na krytykowaniu Unii Europejskiej, zwłaszcza natomiast naszymi bliskimi sojusznikami był choćby pan Orban, choćby pani Le Pen z Francji, którzy no, kojarzeni są jednoznacznie, zwłaszcza teraz już myślę o Orbanie z Putinem i z cichym przyzwoleniem na to, co się dzieje. I teraz pytanie, czy nasz rząd, czy nasi politycy obecnie będący u władzy w twoim odczuciu zaczną się z tych kontaktów, z tych przyjaźni wycofywać, czy te przyjaźnie nadal istnieją, tylko jak na razie ta sytuacja nie pozwala na kontynuowanie takie jawne tych znajomości? Ja tu jestem optymistą, to znaczy znowu, może za pół roku będę musiał się wycofać z tych słów, ale jestem przekonany, że antyunijny czy antyeuropejski kierunek tego rządu, po prostu nie da się go utrzymać, bo widzimy, że jest on zagrożeniem w ogóle dla fundamentów naszego państwa, dla fundamentalnego bezpieczeństwa, więc jestem przekonany, że władza dokona korekty swojego kursu i nawet jeśli, bo na pewno tam zostaną osoby czy prądy antyeuropejskie czy antyunijne, zostaną one wygaszone, wyciszone i zepchnięte do podziemia, bo po prostu nie ma na to czasu i miejsca, więc stąd czytam też analizy takie, które prognozują, że Prawo i Sprawiedliwość zyska na tym konflikcie gdzieś w sondażach i przez to uzyska trzecią kadencję. Po pierwsze uważam, że żenujące jest w tej chwili analizowanie, jak to wpłynie na sondaże, ale po drugie, jeśli nawet miałbym sobie wyobrazić sytuację, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wygrywa trzecią kadencję, co wielu Polakom by się nie podobało, to jestem przekonany, że to nie byłoby to samo Prawo i Sprawiedliwość, na pewno z pierwszej kadencji, bo ta druga też nie jest dokładnie to samo. Jeśli dobrze rozumiem, to skrzydło antyunijne zostanie wygaszone, wyciszone i bardziej proeuropejskie, tak. Prawo i Sprawiedliwość. Jestem o tym przekonany, tak, że nowy Prawo i Sprawiedliwość miałoby twarz obecnego Andrzeja Dudy, a nie Zbigniewa Ziobro. Pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, czy tu dojdzie do jakichś roszad, twoim zdaniem? No być może Solidarna Polska musiałaby opuścić ten pokład, albo być może musiałaby się, no chyba tak to by się musiało skończyć, bo nie wiem, czy byliby w stanie się przebranżowić i po prostu jakby, skoro fundamentem tej partii jest antyunijność, tak chyba można powiedzieć, no to jeśli ich obrać z tego, to nie wiem, co im zostaje. Nie wiem, czy to będzie się nazywało Prawo i Sprawiedliwość, może to będzie po prostu jakaś szersza formuła polskiej prawicy, ale myślę, że te czasy obrzucania Unii Europejskiej błotem mamy na zawsze za sobą. Znaczy, no wierzę w to po prostu, nie? Może się rozczaruję, ale,
ale wydaje mi się, że wszyscy sobie uświadomiliśmy, że już nie można sobie pozwolić na to. Już nawet taki szczegół, że teraz za oficjalami widzimy w tle flagę polską, Tak, unijną i natowską. których nie Tak? było. Ty też to widzisz, nie tylko ja Jasne. to widzę. No Myślę, więc jest to że jakby wszyscy jasne, to widzą. prawda? Myślę, że wszyscy to Wszyscy widzą. to widzą, nie? I to po prostu pokazuje, że już się nie da prowadzić polityki w ten sam sposób. Przeciwko Amerykanom, przecież też pamiętam Olek Stefan, czy przeciwko Unii Europejskiej. A Tak więc. czy zaskoczyła cię, Bartku, reakcja na ten konflikt Węgrów? Czy spodziewałeś się, że to właśnie tak będzie wyglądać, jak wygląda? Nie, nie spodziewałem się, ale to jest bardzo ciekawe, bo Węgrzy też mają wybory bodajże w kwietniu. Tak, Więc zbliżają się. to jest ciekawe też pytanie, jak ten konflikt wpłynie na wybory na Węgrzech. To mogą przed wyborami, znaczy przed wojną, o ile mi wiadomo, Orban raczej mógł być dosyć spokojny o zwycięstwo. Czy teraz nadal tak jest, nie wiem, bo nie obserwowałem tego ostatnio. Być może się bardzo zaskoczymy w kwietniu, więc nie wiem, No, na razie jakby swoją postawę tłumaczy bezpieczeństwem Węgrów, że robi to dla ich bezpieczeństwa, żeby nie narażać na jakieś niepotrzebne konflikty, więc jest to tak przedstawiane, a jak wiemy, No tak, ale to. tamtejsze media wyglądają może nawet bardziej niż polskie, prorządowe, w sposób mało wiarygodny. Nie wiem, czy to kupią. Nie jestem znawcą Węgier. Nie wiem, czy to Węgrzy kupią. Nie wiem, na ile silny w tym społeczeństwie jest strach antyrosyjski, tak? Czy pamięć o czasach Związku Sowieckiego. Jeśli jest tam taki strach, jeśli jest tam taka pamięć, no to myślę, że to Orbanowi nie pomoże, nie? A wręcz mu zaszkodzi. Na koniec No ale na naszego. pewno jest to skandaliczna polityka. No, czy skandaliczne jakieś wypowiedzi w ogóle Orbana. Zupełnie odwrotne, prawda? No już cała Unia Europejska dokonała tutaj zwrotu przez No rufę. tam No, po łącznie z prostu. Niemcami, którzy tak trochę w rozkroku stali, jeśli chodzi o nie tyle nawet o sympatię chyba do Rosji, co do Putina, co do jakąś pragmatykę także ekonomiczną. No trudno nie odnieść wrażenia, że pan Orban z panem Putinem po prostu się lubią, robią interesy i stąd to wszystko. Taka, a nie inna postawa wynikają. Na koniec, Bartku, chciałbym cię zapytać o nasze relacje z Ukrainą. Te z teraz i te potencjalnie za lat kilka, kiedy ta wojna, miejmy nadzieję, szybko się zakończy i Ukraina będzie się odbudowywać. Do tej pory, myśląc o Ukrainie, Polacy no różne mieli zdania. Dużo mówiło o tych historycznych różnych rzeczach, które się wydarzyły, o Wołyniu, nie darzyli wszyscy, mówiąc wprost, Ukraińców sympatią zbyt dużą. Teraz mam wrażenie, że no, mamy nowych przyjaciół w Europie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Nie, akurat właśnie się nie zgodzę z tobą, dlatego że ja uważam i nie pamiętam takich twardych sondażowych danych, ale mamy twarde sondażowe dane i też wszyscy to czuliśmy, że strach przed uchodźcami rozumianymi jako uchodźcy z Bliskiego Wschodu był autentyczny, głęboki. Możemy rozmawiać, czy był rozbudzony, bo jeszcze przed kryzysem uchodźczym w 2015 inne były te liczby, no ale po kryzysie on był ewidentny. I to po prostu było widać, było czuć w rozmowach i były na to twarde socjologiczne badania. Natomiast ja nie przypominam sobie twardych socjologicznych badań, ani nie spotkałem się z wieloma takimi wypowiedziami, które by były właśnie antyukraińskie. Raczej dominowała narracja, jest to bardzo pracowity naród, że super, że przyjeżdżają się i zgadza. pracują, że ciężko pracują, że są właśnie robotni, no mamy jakiś Natomiast kult pracy, szanujemy. tych animozji historycznych słychać było wiele. Teraz gdzieś Ale, to ale przycichło one. i coraz częściej mówimy o tym, że to teraz nie ma znaczenia, że to jest inne pokolenie, że trzeba tym ludziom Ale po Jacek, ale pomóc. też zobacz, kto rozmuchiwał te animozje. No jednak fanatycy i oszołomy, albo ludzie, którzy na oszołomskiej Tak. polityce zbijali kapitał polityczny, typu nasz zresztą z naszego regionu poseł Rzymkowski. To takie osoby grały tą kartą. To nie było, nie, to nie rezonowało w społeczeństwie, moim zdaniem. Nie było to mocne, jakby. Oczywiście, że zgadzały się jakieś nieporozumienia, czy ktoś jakby się nie dogadywał z Ukraińcami, nawet na takim tle, nie wiem, zawodowym, że na przykład w pracy miał Ukraińca, którego nie lubił. Ale no to są normalne rzeczy. Natomiast moim zdaniem nie było silnej antyukraińskiej emocji w Polsce, Czy nie mówię a o tak teraz silnych nie będzie emocjach ich tym jak te, o bardziej. których wspomniałaś przy okazji uchodźców z Bliskiego Wschodu? Oczywiście to nie była ta skala. Natomiast ja tutaj odbierałem jednak, że tych niechętnych głosów było dość sporo, które teraz przycichły na szczęście i mam Oczywiście, nadzieję, że te tak. relacje teraz zupełnie inaczej będą się budować, jeżeli chodzi o tę przyjaźń polsko-ukraińską, bo o tej przyjaźni zapewnia też prezydent Ukrainy, że jest no, zachwycony tym, co robią Polacy w tym momencie i tym, jak pomagają, nazywa nas swoimi przyjaciółmi.
Tak więc no, mam nadzieję, że to w tę stronę pójdzie. Jeśli miałbyś przewidywać ten konflikt zbrojny w Ukrainie, to jest kwestia lat, miesięcy. Czytałem ostatnio taką opinię, że Rosję stać tak naprawdę na prowadzenie działań zbrojnych do czerwca, a później już... Tak, też czytałem to, też czytałem. I czytałem też dzisiaj bardzo optymistyczną analizę i jej się trzymajmy. Zresztą był to rosyjski historyk, więc myślę, że można mu wierzyć, że ta wojna się skończy w jeden sposób. To znaczy po prostu otoczenie Władimira Putina nie będzie chciało już więcej krwawić pieniędzmi i ryzykować wszystko, czego się dorobiło i finansowo, i nie wiem, prestiżowo, i w ogóle w Rosji też jest, i w tych strukturach władzy są też patrioci, którzy widzą, że ten kierunek rujnuje ich kraj i po prostu pożegnamy się z tym panem. A ktokolwiek przyjdzie na jego miejsce, będzie musiał, no nie spodziewałem się, że to będzie jakieś o 180 stopni zwrot, ale na pewno będzie musiał skorygować ten kurs, wygasić konflikt z całym światem, wygasić konflikt z Ukrainą. Także no będzie to trudne takich zadanie. Analiz jest dużo, że obserwujemy koniec Władimira Putina i tego się trzymajmy. Jestem o tym przekonany. A ten czy to koniec będzie parę miesięcy czy parę lat? Miejmy nadzieję, że bardziej parę miesięcy czy parę lat, ale to się na pewno skończy właśnie dobrze. Ten koniec Władimira, Putina można brać dość dosłownie, patrząc na to, jak to w Rosji wygląda, bo tam dymisje to nieczęsta sprawa, jeżeli chodzi o rządzących krajem. Może być nagłe pogorszenie stanu zdrowia po prostu. Tak, to może być gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia, tak bym to przewidywał. Bartku, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Jutro wracasz na granicę, tak? Z tego, co mówiłeś? Tak. Zobaczymy. Czekamy na Twoje relacje. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się kształtować. Trzeba mieć nadzieję, że ten kryzys humanitarny, że ta barbarzyńska wojna zakończą się jak najszybciej. Na pewno o tym, co dzieje się na granicy, będziemy dowiadywać się z Twoich tekstów. Czekam na nie no, z niecierpliwością. Chętnie przeczytam. Dzięki Bartku raz jeszcze. Bartosz Józefiak, dzięki. Dziennikarz, był gościem naszego spotkania. Do zobaczenia.